Dziś prawie każdy ma smartfona z całą masą aplikacji. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Informatycy pomagają zmieniać sposoby myślenia i postrzegania świata. Dziś praktycznie nie ma informatyków. Jest wiele wyspecjalizowanych zawodów. Programiści, testerzy, projektanci, graficy. Nie da się być informatykiem ogólnie. Trzeba wybrać jakąś specjalizację. Dodatkowo informatycy mogą nie znać się na elektronice czy różnych specyficznych językach programowania. Ja na przykład nie programuję, na co dzień zajmuję się logiką rozmytą. Modeluję rzeczywistość w specyficznym formalizmie informatyki. W rodzinie panuje przekonanie, że jak zepsuje się komputer, to informatyk musi umieć go naprawić. Prosić programistę, żeby naprawił komputer, to jak prosić piosenkarza, żeby naprawił radio. W branży potrzebujemy osób kreatywnych, wytrzymałych na tyle psychicznie, aby przez wiele godzin pracowały sam na sam z projektem. Poza tym informatyk to nie tylko osoba pracująca przy komputerze. To ktoś, kto umie twórczo myśleć. Informatyka to pewna praca. Ja od 6 lat serwisuję, wdrażam i sprzedaję oprogramowanie. Planuję też założyć własną działalność. Dzisiaj pracodawcy narzekają na brak fachowców zajmujących się hurtowniami danych i data mining. Inne cenne dziedziny informatyki to RWD, cloud computing, internet rzeczy, interfejsy dotykowe i wspomaganie osób starszych. Dzięki informatyce poznałem wiele ciekawych osób, które dzielą moje zainteresowania. Informatyka daje mi poczucie, że po zakończonych studiach nie będę mieć problemów ze znalezieniem pracy. A wszystko to dzięki informatyce.